Wczoraj w Bełchatowie świeciło słońce, było ciepło, a gospodarze jak zwykle wystąpili na żółto. Przeciwnikiem liderującego GKS-u była ósma w tabeli Odra Szczecin. Miejscami niby blisko, ale punktowo daleko. Spotkanie miało dwa oblicza, jak połowy meczu. Pierwsze i drugie. Od początku ogromną przewagę mieli piłkarze drużyny miejscowej, co różkotłowało się pod bramką gości. Druga odsłona to słaba gra i wyrównany przebieg, ledwie ze wskazaniem na lidera. Już od pierwszych minut GKS mógł zdobyć prowadzenie, a w 9 minucie taka oto sytuacja. Strzelał Rasiak, potem była jeszcze dobitka, bramkarz dwukrotnie bronił i gola nie było. Co się nie stało w 9 minucie, nastąpiło w 10. Pranagal po dośrodkowaniu Bernsteina i 1-0. Świetne dośrodkowanie z rzutu wolnego i Pranagalowi nie pozostało nic innego, jak dołożyć głowę. To niewykorzystana sytuacja Rasiaka z 16 minuty spotkania. Teraz 20 minuta. Kolejna akcja, która nie przyniosła powodzenia. W 21 minucie, czyli minutę później, Szarpak doskonale dośrodkowuje do Patalana, a Patalan strzela na. W 23 minucie na odmianę będzie centrował Bernstein. Bernstein, dośrodkowanie i nie miał kto wykończyć akcji. 5 minut później Patalan na 10 metrze. I bramki nie ma. Prosto w bramkarza. W 30 minucie znowu akcja GKS-u. Co dwie minuty. Rasiak głową. Róg. Potem jeszcze jedno uderzenie. I znowu nie ma bramki. Teraz akcja Szkudlarka z lewej strony. Dośrodkowanie. Łapią się za głowy piłkarze GKS-u. W 34 minucie Patalan przeprowadza indywidualną akcję, 16 metrów od bramki i znowu uderzenie prosto w bramkarza. W 37 minucie nastąpiła jedyna w tej połowie akcja drużyny gości. Odbita piłka, natychmiastowy strzał, ale wysoko ponad poprzeczką. 3 minuty później, czyli w 40 minucie, znowu GKS. Nowicki, dośrodkowanie prosto na głowę do Patalana, a ten nie trafia w bramkę z odległości 6 metrów. I w ostatniej minucie tej pierwszej połowy znowu Patalan. Jeden zwód, drugi. Dośrodkowanie, tym razem dobrze spisał się obrońca, który wybił poza boisko. Róg. Obrońca wyręcza swojego bramkarza. Bramki nie ma, jeszcze dobitka, niecelna. I wynikiem 1-0 kończy się pierwsza połowa spotkania. Po godzinie gry nastąpiła akcja, która mogła sprawić, że jednostronne spotkanie mogło przemienić się w horror. Oto akcja drużyny gości. Rafałowicz, ponownie Rafałowicz. Dokładne, mocne uderzenie w poprzeczkę. Gdyby nieco niżej, byłyby kłopoty. Rafałowiczowi było przykro, a nam nie. Ale oto 84 minuta, która była brzemienna w skutki. Akcja Kukulskiego. Rasiak wchodzi sam w pole karne. I następuje sytuacja, po której sędzia spotkania, pan Marek Brańka z Bielska-Białej, pokazuje bramkarzowi czerwoną kartkę, wyrzuca go z boiska i dyktuje rzut karny. Czy ten karny istotnie był? Trudno się wypowiedzieć. Widać wyraźnie, że bramkarz jednak trafił w piłkę. Bernstein z rzutu karnego, Norko rezerwowy bramkarz i 2-0. GKS Bełchatów wygrał i choć zwycięzców nie sądzą, można mieć żal do lidera o dramatyczną nieskuteczność w pierwszej połowie i niejakość w drugiej.